To jest alfabet w systemie binarnym. Dlaczego? Komputer działa dzięki napięciu elektrycznemu. Prąd jest albo go nie ma. W tym języku mamy zatem tylko dwa symbole. Reprezentować możemy nimi brak napięcia lub obecność napięcia. Musimy z tego zbudować cały język do komunikacji z komputerem. Język zapisu instrukcji oraz danych, liczby, alfabety, obrazy, dźwięki. Wykorzystamy do tego ponownie pozycyjny system zapisu liczb. Te dwa symbole mogą reprezentować tylko dwie odrębne informacje, na przykład. Jest prąd? Nie ma prądu. Świeci? Nie świeci. Dzień? Noc. Ciepło? Zimno. Czerwony? Biały. Prawda? Fałsz. Tak zakodowaną informację nazywamy bitem. Binary digit. Aby wyrazić więcej informacji, potrzebujemy więcej pozycji dla znaków naszego alfabetu. Wykorzystamy do tego ponownie pozycyjny system zapisu liczb. Załóżmy, że chcemy zakodować jednocześnie informacje ciepło-zimno oraz świeci-nie świeci. Zimno nie świeci. Zimno świeci. Ciepło nie świeci. Ciepło świeci. Na jednym bicie mieliśmy tylko dwie możliwości – 0 lub 1. Na dwóch bitach mamy już cztery możliwości. Chcąc zakodować więcej informacji, dodamy kolejną pozycję. Dzień, noc, ciepło, zimno, świeci, nie świeci. Noc, zimno, nie świeci. Noc, zimno, świeci. Noc, ciepło, nie świeci. Noc, ciepło, świeci. Dzień, zimno, nie świeci. Dzień, zimno, świeci. Dzień, ciepło, nie świeci. Dzień, ciepło, świeci. Na trzech bitach mamy 8 możliwości.
Im szersza szyna danych, tym dłuższe słowo można zbudować. Dla przypomnienia, 2 do potęgi zerowej jest 1. Policzmy to analogicznie jak z pozycjami cyfr arabskich. Alfabet binarny ma tylko dwa znaki, zatem podstawą systemu jest dwójka. Podstawa do potęgi drugiej, podstawa do potęgi pierwszej, podstawa do potęgi zerowej. Zatem w przypadku bitów 101 mnożymy 1 razy podstawa do potęgi drugiej, 0 razy podstawa do potęgi pierwszej, 1 razy podstawa do potęgi zerowej. W sumie 5. Na kolejnych pozycjach mamy po prostu kolejne potęgi dwójki. Jeśli bit na danej pozycji ma jedynkę, to uwzględniamy wartość na tej pozycji, a jeśli wartość bitu to 0, to wartości tej nie uwzględniamy. Aby zapisać binarnie liczbę 4, zaświecamy bit trzeci od prawej. Do zapisu liczby 13 potrzebujemy ósemki, czwórki i jedynki. Aby zapisać liczbę 97, potrzebujemy 64, 32 i 1. Z pojedynczych bitów zbudowaliśmy liczby. Stworzyliśmy zatem jednoznaczny język opisu liczbowego. Możemy to teraz wyabstrahować. Każdej z liczb możemy przypisać znaczenie. Przykładowo, możemy przypisać im poszczególne znaki klawiatury. Moglibyśmy przypisać im na przykład klawisze pianina. Możemy również przypisać liczbom operacje arytmetyczne, logiczne i wszelkie pozostałe. Pojedyncze bity składamy w bajty. Bajt to 8 bitów, czyli 8 pozycji na cyfry binarne. 256 możliwości w zakresie od 0 do 255. Podobnie jak z cyframi arabskimi, których jest 10, od 0 do 9. Co jeśli potrzebujemy zapisać większą liczbę? System pozycyjny. Dostawiamy bajty. Jeśli wartość liczby jest zbyt duża, by wyrazić ją na jednym bajcie, to zapisujemy ją na większej ilości bajtów.
Gdy zwiększamy liczbę, bity przesuwają się w kierunku pozycji o wyższych wartościach. Kiedy braknie pozycji do wyrażenia wartości, dostawiamy kolejne pozycje. Powyżej widzimy zapis samych bitów, jednak dostawiać możemy jedynie bajtami. Jeśli danej wartości nie da się wyrazić na jednym bajcie, to używamy typu danych liczbowych o rozmiarze 2 bajtów. Jeśli nie mieści się na 2 bajtach, to potrzebujemy typu danych o rozmiarze 4 bajtów. Słowo maszynowe to 1 lub więcej bajtów. O podstawowej długości słowa w danej maszynie mówi nam szerokość jej szyny danych. Jeśli szyna danych ma 32 druciki, to słowo maszynowe ma 32 bity. Zapamiętajmy. Bajt ma 8 bitów, podobnie do stopni gamy muzycznej. 8 dźwięków w oktawie. Wartości bitów są podobne do nut. W przypadku nut dzielimy, a w przypadku bitów mnożymy. Dwa bajty to 16 bitów. Oczywiście powyższa suma nie uwzględnia liczby, w której wszystkie bity to 0, czyli po prostu 0. Możliwości jest zatem o jedną więcej. Najwyższą jednak wartością, jaką możemy zmieścić na 2 bajtach, jest 65535. Jeśli liczby są ze znakiem, czyli mogą być ujemne, to najstarszy bit przeznaczamy na informację, czy liczba jest dodatnia, czy ujemna. W takim przypadku zakres wyrażalnych wartości dzielimy na pół. Dla pojedynczego bajtu mamy wtedy zakres od minus 128 do 127, zamiast dodatniego zakresu od 0 do 255.